Cześć! Cieszę się, że tu jesteś i zainteresował Cię nasz podcast. Za chwilę usłyszysz jego fragment. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Miłego słuchania! Kamil, czy taki pojedynek korespondencyjny Donalda Tuska z Szymonem Hołownią? Do tego dołożę jeszcze wywiad Szymona Hołowni, najnowszy wywiad. W dużym formacie, w dodatku do gazety wyborczej, gdzie mówi, że jedna lista opozycji to sprzedawany ludziom wielki pizz na wodę z dwoma króliczkami do czy nawet trzema. Te króliczki to listy wyborcze opozycji. Będzie Kaczyńskiemu dużo trudniej, nie ułatwiajmy pracy jego propagandzie, która będzie przekonywać, że to nie żadne wybory, ale kosmiczne starcie najświętszej panienki z szatanem hobbitów z Sauronem. Znaczy, ja czytałem ten wywiad i powiem szczerze, że nawet w tym fragmencie dotyczącym picu, chołownia yy, yy, przynajmniej dwa razy mija się sprawdą. To znaczy, on tam yy, tłumaczy, że na przykład PSL nie chce iść z platformą. To jest nieprawda. Dlatego że toczą się rozmowy na temat pójścia wspólnego platformy z PSL-em. To chcemy Państwu powiedzieć, że Kosiniak, yy, który trochę się przeraził tego, że chołownia pójdzie oddzielnie, platforma oddzielnie i lewica też pewnie oddzielnie, bo nikt z lewicą nie chce iść w parze. Sam choć Kosiniak widząc, że jego stu, ponad 120-letniej partii grozi śmierć polityczna, zaczyna skłaniać się do współpracy z Platformą rzeczywiście. Hołownia też powiedział, że Lewica nie chce i z Platformą. To też nie jest prawda, dlatego że Lewica... Włodzimierz Szczerze z to mówi, że jest gotowy na każdy wariant właściwie. Dla niego każdy układ jest wygodny, czy to będzie z hołownią, czy z PSL-em. On, on może istnieć. Chociaż iść z nie wiemy wciąż, jak zachowa się ta część lewicy, która wywodzi się z partii Rady. Ale razem. już nawet. Nie Adrian Zandberg już też troszkę w ostatnim czasie zmienił narrację. Już jest. Yy, mówi, że rzeczywiście z platformą dzieli go wiele rzeczy, no ale są rzeczy, które go łączą, więc yy, natomiast. Yy, Lista pod tytułem PO Lewica jest niemożliwa, ponieważ nie chce jej Platforma, nie chce jej Tusk. Um, więc o tym, Ale lista PO PSL? No, można to uzasadnić. I PO, i PSL są w tej samej grupie w Parlamencie Europejskim, czyli w Europejskiej Partii Ludowej. Jest taka, taki sojusz IPP plus samorządowcy, bo pamiętajmy, że zostało ogłoszone porozumienie między Platformą a samorządowcami z tej inicjatywy, tak dla Polski, firmowanej przez prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego. To nie jest może realna siła, jeżeli chodzi o, o elektorat. Natomiast symbolicznie biorąc pod uwagę. Ale, wiesz to struktury też, tak? To znaczy, część z nich to są prezydenci dobrze osadzeni w swoich miastach. Dość popularni prezydenci nie tylko marszałkowie województw. Więc oni organizacyjnie mogą pomóc. Ja nie wierzę, że jakby w realną siłę tego typu projektów poza wsparciem nie, takim organizacyjnym. Ale symbole też są ważne, biorąc pod uwagę właśnie problemy na linii platforma Hołownia, które się ujawniły w ostatnim czasie. Więc tak to wygląda. Hołownia wydaje się, że. Biorąc pod uwagę jego decyzję w sprawie głosowania nad ustawą o Sądzie Najwyższym, chyba po prostu chce się na siłę odróżniać od platformy. Czyli jakkolwiek by platforma nie zagłosowała, on głosowałby przeciw. Zwłaszcza, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy ustawa pisów o Sądzie Najwyższym, która ma odblokować pieniądze z KPO, wpadła do Sejmu, to Hołownia, z tego co słyszę, był zwolennikiem w ogóle przyjęcia tej ustawy bez poprawek. To, że mu się zmieniło na przestrzeni kilku tygodni, to diametralnie, też świadczy no, o pewnym chaosie, który tam funkcjonuje, zwłaszcza, że nawet wśród posłów Polski 2050 no, ciężko było uzyskać od nich informacje jeszcze chwilę przed głosowaniami, jak oni będą głosować. Mam wrażenie, że był problem w komunikacji pomiędzy tymi siedmioma osobami, bo. Hołownia ma siedmioro posłów. No, ostatecznie oni zagłosowali przeciw. Czy hołownia wyjdzie na tym dobrze, nie wiem. Zobaczymy sondaże, które się pokażą w najbliższych tygodniach. Natomiast no, jakby przewaga Tuska jest taka, że przede wszystkim on ma w sondażach prawie 30%, czyli niektórych przekracza 30%, a hołownia ma 8-9%. No, I jest ryzyko, że hołownia, idąc sam, no, padnie ofiarą tej polaryzacji POPIS. Spokojnie, to nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia!